W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na Górę Gelerta w Budapeszcie. Przy wejściu na Górę Gelerta znajduje się pomnik świętego Gelerta, a pod nim wodospad. Wzgórze o wysokości 235 metrów znajdujące się w Budapeszcie w dzielnicy 1 i 11. Na zachód od wzgórza zamkowego. Nazwę zawdzięcza biskupowi Gelertowi, który właśnie tutaj miał zostać zamordowany przez pogan. Według legendy spuszczono go ze szczytu w drewnianej beczce. Góra zawsze cieszyła się złą opinią wśród mieszkańców. Uważano, że zbierają się na niej czarownice i odprawiają sabat. Takie opinie były popularne zwłaszcza w okresie Konfederacji. W późniejszym okresie, z powodu wysokiej przestępczości, okolice uchodziły za niebezpieczne. Wysoka przestępczość była w całej dzielnicy Taban, zamieszkiwanej zwłaszcza w XIX wieku przez biedotę. Na górze znajduje się cytadela. W latach 1850-1854, po upadku węgierskiej wiosny ludów, zaczęto na wzgórzu wznosić potężną austriacką cytadelę, zaprojektowaną przez generała Emanuela Zita. Długa na 220 metrów i szeroka na 60 metrów, z murami dochodzącymi do 16 metrów grubości, miała wybić z głowy obywatelom Budy i Pesztu ewentualne kolejne próby buntów przeciw Habsburgom. Aktualnie cytadela, jak również pomnik wolności, są w remoncie. Na szczycie znajduje się pomnik wolności, wzniesiony w roku 1947 i przez długie lata poświęcony żołnierzom radzieckim poległym w walce o Budapeszt. Przedstawia on 14-metrową kobietę z brązu trzymającą palmowy liść, ustawioną na 26-metrowym postumencie. Według legendy pomnik pierwotnie miał upamiętniać Isztwana Hortiego de Negbeina, syna Miklosza Hortiego, który zginął na froncie wschodnim w 1942 roku. Był pilotem. W pierwotnej wersji zamiast liścia palmy kobieta miała trzymać w rękach śmigło. Nie wiadomo jednak, na ile ta historia jest prawdziwa. Po 1989 roku z pomnika usunięto komunistyczne symbole, m.in. czerwoną gwiazdę, oraz napis dziękujący Armii Czerwonej za wyzwolenie miasta. Obecnie pomnik ma uniwersalne przesłanie i upamiętnia wszystkich, którzy polegli za Węgry. Spod pomnika rozpościera się panorama południowych i wschodnich dzielnic stolicy. Schodząc z Góry Gelerta dochodzimy do Term Leczniczych i basenu Gelerta oraz należącego do nich hotelu Gelerta. Termy są zbudowane w stylu secesyjnym. Kompleks na końcu Mostu Wolności po stronie Budy oddano do użytku po I wojnie światowej, ale już w średniowieczu stała tutaj łaźnia. Na miejscu byłej łaźni miejskiej, które kilkakrotnie zmieniało właścicieli, po 150-letniej okupacji tureckiej budowę rozpoczęto w czasach monarchii austro-węgierskiej. Ukończony hotel stał się najbardziej nowoczesnym, luksusowym budynkiem ówczesnego Budapesztu, a łaźnia najbardziej nowoczesnym uzdrowiskiem Europy. Priorytetem było dla ówczesnego kierownictwa hotelu i basenu, aby standard kompleksu należał do czołówki europejskiej. Dlatego na przykład kuchnię prowadziła rodzina Gundel, jedna z najważniejszych dynastii restauracyjnych tych czasów. W okresie międzywojennym ukończono w parku zdrojowym basen z falą, stanowiący wtedy unikat w Europie, który do dzisiaj funkcjonuje od maja do września. Budynek, mocno zniszczony podczas II wojny światowej,
powoli odzyskał wcześniejszą świetność i przebywali tu tacy goście jak Andrew Lloyd Webber, Dmitri Szostakowicz, Richard Nixon, Anthony Quinn, Jane Fonda lub ostatnio Ryan Gosling. Gellert warto odwiedzić nie tylko dlatego, że jest to jedna z najbardziej oryginalnych łaźni w Budapeszcie, ale także dlatego, że w budownictwie i dekoracji możemy obserwować wybitne elementy architektury Budapesztu z przełomu wieków. Wszystkie rzeźby i witraże budynku zostały wykonane przez słynnych artystów tamtych czasów. W dawnych salach kąpielowych, żeńskiej i męskiej, możemy podziwiać ściany pokryte przepiękną ceramiką z fabryki porcelany Solonej w Peczu. Oprócz basenów do dyspozycji jest oczywiście sauna, również parowa, a w lecie można się opalać w ocienionym parku na górze Gellerta. Pod względem zdrowotnym skład wody wspiera leczenie dolegliwości stawów, choroby kręgosłupa i problemów z krążeniem. Basen Gellerta jest popularnym miejscem kręcenia filmów. Sceny różnych filmów węgierskich i produkcji międzynarodowych były tu nagrywane na zewnątrz i wewnątrz kompleksu. Ja mam sznycla. No, to sobie tu pojemy, widzę. Zobaczmy, co tam pod tym sznyclem jest. O, ryż i ten. O, super. To smacznego. Szeged. Tutaj jedliśmy ten wspaniały obiadek. Wyjdziemy teraz na drugą stronę, na tramwaj numer 49. Dojechaliśmy tramwajem 49 do stacji przesiadkowej. Idziemy teraz na metro. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film. Oktogon, nasza stacja, tu wysiadamy. That's all I'm looking for.